Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. Mam nadzieję, że ten chłopiec pójdzie w moje ślady. Hello. So I hope to one day find you here standing preaching as a priest. By that time I'll be very old. Mam nadzieję, że kiedy będę już bardzo stary, to on będzie stał na moim miejscu i głosił. Or a missionary in Africa, Franciscan. Maybe. You never know. My potrzebujemy misjonarzy w Afryce. But to be a missionary, you don't have always to be a priest. Żeby być misjonarzem, wcale nie trzeba być kapłanem. Everyone of us, as we hear today, każdy z nas tutaj dzisiaj, we are informed. And Jesus spoke to his disciples. I Jezus powiedział o tym do swoich uczniów, do swoich studentów. And from his students, he chose 12. A ze swoich studentów wybrał sobie 12. So the other ones also continued to influence the world around Jesus Christ. Ale ci pozostali uczniowie, nie ta ścisła dwunastka, nadal mieli wpływ na cały świat wokół niego. There is, for instance, one day when there was a woman who had suffered for 12 years. Na przykład ta była ta kobieta, która cierpiała od 12 lat na krwotok. And Jesus was with his disciples. Jezus był tam z uczniami. But some people had talked about Jesus. Ale ludzie mówili o Jezusie. And she came into this conference. I ta kobieta przyszła na tą konferencję. She had heard about Jesus from people. Bo słyszała od ludzi o Jezusie. Who had known Jesus. Od ludzi, którzy znali Jezusa. So the time has come, a więc nadszedł czas, that people activate their priestly life on this earth. Aby ludzie ożywiali swoje życie kapłańskie na tej ziemi. All of us must put wszyscy musimy our design, our destiny into practice. Musimy wszyscy zastosować w praktyce to, do czego byliśmy stworzeni. All of us have been called to become a people who are a go between the earth and heaven. Wszyscy jesteśmy powołani do tego, byśmy byli ludźmi, którzy łączymy ziemię z niebem. And Adam did not lose the earth, but he lost connection with the Holy Spirit. Adam nie utracił ziemi, on utracił połączenie z Duchem Świętym. And the Lord has reconnected us
a Pan na nowo połączył z mocą Ducha Świętego. So together we can connect. A więc razem możemy łączyć the world with heaven. Świat z niebem. And the song is heaven and earth are filled with your glory. Hosanna a pieśń in the mówi, highest. Niebo i ziemia jest pełne Twojej chwały, Hosanna na wysokości. You can see that in our liturgy. We widzicie together, to w naszej liturgii, kiedy razem cały czas przez nią idziemy. Until we reach the marriage with God. Aż do momentu, kiedy następują zaślubiny z Bogiem. Until the bride is the bridegroom is waiting for the bride. Aż do momentu, kiedy oblubieniec czeka na oblubienicę. In the purity w czystości of heart, serca. Then the priest says, now the time has come. A potem kapłan mówi, teraz and jest ten czas. Blessed are you who are called błogosławieni ci, którzy zostaliście zaproszeni na ten bankiet. Of communion with the Lord. Na ten bankiet, na którym następuje komunia and then z Panem. You bend again and say, Lord, a potem schylasz głowę i mówisz, Panie, only you can see. Tylko Ty. Deep down where I'm not worthy. Tylko Ty widzisz tam w moją głębię, gdzie nie jestem godzien. But if you speak the word, ale jeśli wypowiesz słowo, I will be purified, to będę I will oczyszczony, be healed. Uzdrowiony. I can now have a communion with you, i teraz a marriage mogę with you. Być w komunii z Tobą. So all of us, wherever we go, a więc wszyscy, gdziekolwiek idziemy, the Lord is telling us, you do are nas this wszystkich Pan mówi, the Lord is the salt of the earth, but now He has given us that power. We participate in that power to be the salt of the earth. Mówi, ja jestem solą ziemi, ale teraz przekazuję wam tą władzę i możecie mieć uczestnictwo w tym, że jesteście solą ziemi. Together with Him, i razem z Nim, we must transform this world. Musimy przemienić ten świat. It is ours. On jest nasz. This is where we are supposed to have a dominion. Tutaj to mamy develop. Panować i to miejsce mamy rozwijać. Salt of the earth. Jesteśmy solą ziemi. A call to have social transformation. Jesteśmy wezwani do tego, żeby przemieniać społeczeństwo. Joining others mamy to dołączyć proclaim się the do kingdom innych, by of God. Głosić Królestwo Boga. God's kingdom Boże Królestwo is coming here and now. Przychodzi tu i teraz. On us, na ziemię. As it is in heaven. Tak, jak jest w niebie. And you are ministers, we are ministers to one another. A my jesteśmy posługującymi, posługujemy sobie nawzajem. Wherever we are, every one of us, you are responsible for the well-being of the people around you and the world around you. Gdziekolwiek jesteśmy, mamy na sobie odpowiedzialność za dobro ludzi wokół nas i świata wokół nas. It's not God who is killing us. We are killing to nie ourselves. Bóg nas zabija, to my sami siebie zabijamy. And God wants us to be responsible for one another. A Bóg chce, żebyśmy byli odpowiedzialni za siebie nawzajem. He's not the one who caused the Chernobyl. To nie on spowodował Czarnobyl. The atomic bombs. Bomby atomowe. What are they for? Po co one są? Not for killing animals, nie do zabijania zwierząt, but for killing each other. Ale do zabijania się nawzajem. So the Lord says, you are the salt of the earth. A więc Pan mówi, jesteście solą ziemi. And salt preserves, a sól przechowuje from rotting. Sól zapobiega temu, żeby coś gniło. And salt brings taste, a good taste i to the food. Sól również nadaje żywności dobry smak. So if we are the salt of the earth and we know we are, jeśli jesteśmy solą ziemi, a wiemy, że nią jesteśmy, we must make an impact. Musimy wywoływać wpływ on where we are. Na to miejsce, w którym jesteśmy. And that's why we put always a flag. And i we dlatego need to zawsze wywieszamy flagę. Everywhere you go, you take a sign of your victory against a więc the devil.
Wszędzie, gdzie przychodzisz, wywieszaj znak swojego zwycięstwa przeciwko diabłu. The cross. Krzyż. I am here. Jestem tutaj in the name of the Father, w imię Ojca and of the Son, i Syna and of the Holy Spirit. I Ducha Świętego. And I declare, i ogłaszam love miłość instead of hatred. Zamiast nienawiści. I declare ogłaszam peace pokój of war. Zamiast wojny. I declare life ogłaszam instead życie of death. W miejsce śmierci. I declare transformation ogłaszam przemianę instead of deformation. W miejsce deformacji. I declare forgiveness instead ogłaszam of unforgiveness. Przebaczenie w miejsce nieprzebaczenia. I declare joy instead ogłaszam of misery. Radość w miejsce smutku. I declare love ogłaszam miłość instead of hatred. W miejsce nienawiści. The cross is the opposite of what was taking place. Jest przeciwieństwem tego, co się dzieje. From darkness to light. Z ciemności do światła. And Jesus says, a Jezus mówi, if you walk with me, jeśli będziecie ze mną you szli, walk from darkness przejdziecie z ciemności to the light of life. Do światła życia. So every one of us, a więc każdy z nas has a responsibility. Ma odpowiedzialność. And the priest is there, a kapłan to stand always in the name of jest Jesus. Po to, żeby zawsze stawał w imieniu Jezusa. So he is ordained to stand there for that. Jest wyświęcony, żeby to robił. Always zawsze to stand in the name of zawsze Jesus. Ma stawać w imię Jezusa. And to activate all the people i ożywiać wszystkich ludzi into a priestly life, do ich życia kapłańskiego, a holy nation, by byli świętym narodem, a consecrated nation, narodem poświęconym. So, if all of us, a więc, were to do what we are supposed to do, all of us baptized, wszyscy my ochrzczeni robilibyśmy to, do czego zostaliśmy powołani. You don't need 9 masses a day. I mean, on Sunday. You don't need 9 masses on Sunday. Nie potrzeba wam 9 mszy w niedzielę. All people would meet in a very huge ground. Wszyscy spotkalibyśmy się na ogromnym terenie. Experience their heavenly life. Doświadczylibyśmy życia nieba. Praise and worship the Lord. Wielbilibyśmy i wysławialibyśmy Pana. Communion. Wysłuchalibyśmy Słowa Bożego. Byłaby komunia. I poszlibyśmy, to make an impact wherever they are. By wywierać wpływ na świat tam, gdzie jesteśmy. The other people have succeeded. Innym ludziom się udało. Those who say they don't believe. Tym, którzy mówią, nie wierzymy. They have introduced the tattooing of our bodies and we have given our bodies to them. They have an impact. You have a mark on your body. You are tattooed by occultic religion. Ludzie, którzy są niewierzący, mają wpływ na nasze życie. Powiedzieli, że zrobią nam tatuaże, a myśmy pozwolili się wytatuować. Więc oni wywarli na nas piętno życia okultystycznego. We are told to remove our mark of victory as Christians. Powiedzieli nam, że mamy usunąć znak z naszego zwycięstwa, czyli krzyż. We are getting back to what we used to call primitive life, and we said it wracamy was African primitive do życia life. Prymitywnego, a mówiliśmy kiedyś, że to Afrykańczycy są prymitywni. Traditional religion. Te religie tradycyjne. Piercing the tongues. Przedziurawianie języka. There is an impact that other religions are putting on us. Inne religie mają na nas wpływ. So Christianity. A chrześcijaństwo must have an impact on society. Każdy chrześcijanin musi mieć wpływ na społeczeństwo przez styl życia, który prowadzi. I was very much touched when Pope Francis came to our country. Byłem bardzo poruszony tym, kiedy papież Franciszek przyjechał do mojego kraju. First of all, the impact he put on us and even to an area where there were Muslim people. Wywarł wielki wpływ na nas i na terenie, gdzie są muzułmanie. In a small village. W małej wiosce. A small church. W małym kościele. And we need to see this
I musimy patrzeć na to proroczymi oczami i sercem. Of all places, ze wszystkich miejsc, the opening of the year of mercy, the jubilee, otwarcie roku, the celebration of our salvation, otwarcie roku miłosierdzia, celebrowanie naszego zbawienia, and this time concentrating on God, our God is a merciful God, and we need to be merciful as well. Koncentruje się na Bogu, który jest miłosierny i na tym, że my również mamy być miłosierni. You know the Pope with all his dignity. Wiecie, jaką papież ma godność. The Swiss God, everything. Ma Szwajcarów, ma ochronę. People saluting, presidents. Ludzie mu salutują, prezydenci. And he comes into small a on chapel. Przyjechał do małej wioski, do tamtejszej kaplicy. And he opens the new year of, i otworzył nowy rok zbawienia właśnie tam. The jubilee of the year of jubileusz roku miłosierdzia. How did the small children feel there? Jak czuły się te małe dzieci w tamtej wiosce? The people who had walked on foot, ludzie, którzy przyszli miles, tam pieszo, 60 mil. And they saw a pope in i their zobaczyli small papieża w swoim małym kościele. How are they feeling? Jak oni się czuli? This is what happened when Jesus came tak into samo się stało, a synagogue. Kiedy Jezus przyszedł do synagogi. The one who was the mighty God, the Son ten, of the Most High. Ten, który jest Synem Najwyższego, potężny Bóg, came into synagogue. Przyszedł do synagogi. And he declared the word, he read a word i przeczytał of God, Słowo Boże, the scriptures, Pismo Święte, the Old Testament, Stary Testament, and he quoted Isaiah. I cytował Izajasza. The Spirit of the Lord Duch is upon me, Pański spoczywa na mnie, to bring the good news to bym the poor. Przyniósł dobrą nowinę ubogim. Maybe I can repeat it again. Może trzeba, żebyśmy powtórzyli to na nowo. Because this Jesus is by that time filled with the Holy Spirit. Bo właśnie wtedy Jezus jest napełniony Duchem Świętym. And we want to look at Jesus Christ because he came on, God became man to teach us how to behave on this earth. Na Jezusa Chrystusa, ponieważ Bóg stał się człowiekiem, by nas nauczyć, jak mamy się zachowywać na tej ziemi. How to relate w jakiej with others. Relacji mamy być ze sobą nawzajem. He was coming to church. To the synagogue every on day. Przychodził do swojego kościoła, czyli do synagogi codziennie. And the synagogue was not a very important place, very strong place when they were in exile. A synagoga nie była ważnym miejscem, kiedy byli na wygnaniu. I'm repeating that, I've said it, but I put it in the background again. Wiem, że powtarzam się, ale chcę wam jeszcze raz to podkreślić. And the prophet Isaiah says, prorok Izajasz mówi, there will be a time, że będzie taki czas, when this nation will be restored, kiedy ten naród zostanie odbudowany, the year of freedom will be declared, że zostanie ogłoszony rok wolności. Those who have lost property will receive it again. Ci, którzy utracili swoją własność, odzyskają ją. A niewolnicy będą wypuszczeni na wolność. A więźniowie będą wypuszczeni Isaiah, na wolność. A inny tekst w Izajaszu mówi, że będzie taki czas, when lions will sit with cows. Kiedy lew, oh, I tell you, the kiedy lions will sit with cows. Lew będzie siedział obok krowy. Mówię wam, tak jest napisane. Leopards with goats. Że będzie siedział gepard przy kozie. Can you imagine the crocodile? Czy możecie sobie wyobrazić sitting with a cow? Krokodyla przy krowie? And the cobra. A kobra? Sitting there with a human being, będzie having a conversation. Sobie siedziała przy człowieku i będą sobie konwersować. The children of a cobra. Dzieci kobry. And the children of a human i dzieci człowieka będą grały ze sobą w futbol. I'm waiting for this. No mówię wam, czekam na ten moment. How about you? A wy? Don't lose that. Niech was to nie ominie. And it has started. Już się to zaczęło. It is here and that's what we to saw. Jest tutaj i to zaczynamy widzieć. The Pope Francis
sitting down there with an imam. Papież Franciszek usiadł sobie z imamem in a small church, w małym kościele and opening a jubilee year. I otwarł rok jubileuszowy in the whole world. Na całym świecie. People uniting in the relationship of love. Ludzie jednoczą się w relacji miłości. Only the Holy Spirit can do this. Tylko Duch Święty może robić takie rzeczy. And you are an instrument, you are one of those called. A ty jesteś narzędziem, jesteś jednym z tych, którzy zostali powołani. You have learned, you're a disciple of Jesus Christ. Jesteś uczniem Jezusa Chrystusa. And the popes have been reminding us, we are the light of the world now. Kolejni papieże przypominają nam, jesteś światłem świata teraz. And we are told, get out of that basket. I mówią nam, wyjdź z tego kosza. You are already light and you are not aware. You are covering yourself jesteś with shame, światłem, with fear. A ciągle się zasłaniasz wstydem, lękiem. And on the other hand, maybe it is we have made you like that. A może z drugiej strony to my kapłani jesteśmy tego winni. Sometimes I can tell you, get out of my church. Czasami. Get out of my church. This is my church. Czasami kapłani mówią, wyjdź z mojego kościoła, to jest mój kościół. So the people said, okay, we are getting więc out of ludzie your church. Mówią, no wychodzimy z twojego kościoła. So you stayed there with your benches. I zostajesz sobie sam ze swoimi ławkami. We thought the church was the seats. Nam się ciągle wydaje, że kościół to te ściany i te siedzenia. So when they said, get out of my church. Więc mówimy, wynoś się z mojego kościoła. The church went out. No i kościół się wyniósł. There is a story. Jest taka historia. It's a story, please. It's a joke. To jest żart. There was a day. Był taki dzień. A woman who had a son. Że pewna kobieta, która miała syna. And the son is called Bruno. A syn miał na imię Brunon. And I know you know the story, but I repeat it again. Pewnie znacie już tą historię, ale jeszcze raz ją powtórzę. And Bruno had a mother who was very spiritual. Matka Brunona była bardzo uduchowiona. Always saying her rosary. Nieustannie odmawiała różaniec. She was a great intercessor. Była wielką wstawienniczką. And prayed also for her son. I modliła się też za swojego syna. Her son never cared about going to church or... A syna nie interesowało chodzenie do kościoła. But because of the love of her mother, of his mother, ale ponieważ matka go bardzo kochała, every time you'd make sure he's in time to go and recite the rosary with the mother. To on pilnował tego, żeby zawsze razem z matką odmawiać ten różaniec. Because of love. Robił to, bo ją kochał. Because of a good relationship with the mother. Bo miał dobrą relację z matką. He was a drunkard, the womanizer. Był pijakiem, kobieciarzem. Stealing, doing all kinds of things. Kradł, robił różne okropne rzeczy. He would come drunkard. Przychodził pijany. But had to make sure he says the rosary. Ale zawsze odmawiał różaniec z mamą. Now one day the mother died. I pewnego dnia ta mama umarła. The memory never went out. Ta pamięć o niej nigdy nie znikła. That love had a great impact. Ta miłość miała wielki wpływ na jej syna. So he would come back. A więc kiedy wracał, go to the bedroom where the mother chodził do sypialni, gdzie zawsze wcześniej przebywała jego matka i odmawiała różaniec. A matka mawiała, mój synu, nie chcę, żebyś się modlił długo. Tylko trzy zdrowaś, Mario. Ale powiedz to ze czcią. I ten chłopiec matki słuchał. Now when the mother died, still a kiedy the boy matka would come umarła, and do the same. Chłopiec nadal robił to samo. Now the time came i przyszedł taki czas, for Bruno to leave this earth. Żeby Brunon opuścił tą ziemię. And so he wanted to go direct to where his mother went. Chciał pójść prosto tam, gdzie była jego matka. And he found Saint Peter there. No i tam, gdzie była jego matka, napotkał na świętego Piotra z kluczem. Said,
Halo, Bruno, dzień dobry, dzień dobry. No i święty Paweł mówi, dzień dobry, Bruno. Jak się masz, jak się masz? O. I said, where are you going? Gdzie ty się wybierasz? I want to go to heaven. No do nieba. Oh, let me check. No dobrze, czekaj, niech sprawdzę. Spoko, spoko, wait. So he went and checked. A więc sprawdził na liście. Bruno was not on the list of those going to heaven. No niestety nie było Brunona na liście tych, którzy mają wejść do nieba. The program, the page, the records were not good for him. No, bo nie zapunktował. So Peter came and said, Bruno. No i Piotr mówi, Brunonie. Bad news. No, nie mam dobrych wiadomości. You are in the wrong place. Jesteś w niewłaściwym miejscu. In the meantime. A w międzyczasie. Blessed Virgin Mary was enjoying fresh air. Błogosławiona Maryja, dziewica, przechadzała się na świeżym powietrzu. And opened windows and. Chciała przewietrzyć niebo, więc zaczęła otwierać okna. No i wychyliła się i zobaczyła coś, jakąś tam dyskusję między Piotrem. Between Peter and Bruno. Piotrem a Brunonem. And she looked through the window. Więc wychyliła się przez okno. My son Bruno, mój synu Brunonie, witam cię. Peter said, nie, nie, Piotr nie. Mówi, nie ma opcji. He cannot enter heaven. Nie może wejść do nieba. And there was a discussion in heaven. No i zaczęła się dyskusja w niebie. And Blessed Virgin Mary said, spoke to the son. You błogosławiona know, dziewica Maryja powiedziała do swojego syna. As he spoke the other time at the wedding. Tak jak wtedy, wcześniej na weselu w Kanie. Said, my son. Powiedziała, mój synu, there is a problem between Bruno and Peter. Jest jakiś problem pomiędzy Brunonem a Piotrem. Can you do something? Czy możesz coś tutaj zrobić? Jesus said, you know, I left everything. A Jezus zostawił wszystko. To the Holy Spirit. Jezus powiedział tak, wiesz co, mamo, zostawiam to wszystko Duchowi Maybe Świętemu. Better talk to the Holy Spirit. I ci porozmawiaj z Duchem Świętym. And Blessed Virgin Mary spoke to the Holy Spirit. No to błogosławiona dziewica Maryja udała się do Ducha Świętego. The Holy Spirit said, I have finished the whole job. A Duch Święty mówi, ja już skończyłem tutaj robotę. Left everything with Peter. I wszystko zostawiłem Piotrowi. Go to Peter. Idź do Piotra. Peter said, Mama. A Piotr mówi, mamo. Bruno cannot enter. Bruno nie może tu wejść. Then the thing went to God the Father. No to wszyscy udali się do Boga Ojca. And Mary said, I cannot enjoy heaven unless Bruno has entered. No i Maryja powiedziała szczerze, niebo mi się tutaj nie podoba bez Brunona. God the Father said, więc Bóg Ojciec powiedział, it's up to you. No to już twoja sprawa. If you want, you can leave heaven. Jeśli chcesz, możesz niebo opuścić. And Blessed Virgin Mary, you know, she's always obedient. No i wiecie, błogosławiona dziewica Maryja jest zawsze posłuszna. Went and packed her luggage. Poszła spakować manatki. And when she was ready, i już była gotowa. Said, hello, son. Powiedziała, synu, come and help. Chodź, pomóż mi. And Jesus loved the mother. A Jezus miłuje swoją matkę. And started carrying the luggage. I nałożył jej bagaż na głowę. And in the meantime, the Holy Spirit sees. A w międzyczasie Duch Święty zauważył, Mary and Jesus, że Maryja i Jezus going out, said, where are you going? Wychodzą i Duch Święty pyta, a wy dokąd? We have to leave heaven because Bruno cannot enter heaven. No musimy opuścić niebo, bo tutaj nie ma miejsca dla and Brunona. Jesus said, I'm always with my mother. Jezus mówi, ja jestem wszędzie tam, gdzie moja matka. Nie mogę matki teraz porzucić. And then the Holy Spirit no i says, potem Duch Święty hey, mówi, no ale słuchaj. Where are you going? I gdzie ty idziesz? I have always been with you. I must go with you. Przecież zawsze jestem z tobą, Jezu, więc ja muszę wyruszyć z wami. And God the Father sees a Bóg Ojciec Mary, widzi Maryja, the Holy Spirit, Jezus, Jesus, Duch Święty. Go out. Wychodzą. Says, hey, wait a minute. Mówi, poczekajcie. Spoko, spoko. I must go with you. Muszę iść z wami. We are always together. Przecież zawsze występujemy razem. And then the saints.
No i teraz jeszcze święci. We have always been together. Święci też zawsze są razem. So heaven went out. No więc niebo się wyprowadziło. And Peter remained alone. A Piotr został sam. That type of attitude of not being able to forgive, not being able to look with the eyes of mercy is what the Bible, I mean the story is trying to explain. Ta historia mówi o tym nieprzebaczeniu, o tym jak nie potrafimy spojrzeć na człowieka oczyma miłosierdzia. Another attitude that is the story trying to explain. I kolejna postawa, którą ta historia próbuje wytłumaczyć. Whoever remains connected to Blessed Virgin Mary. Że ktokolwiek jest w łączności z błogosławioną dziewicą Maryją, admiring the mystery of salvation, który podziwia tajemnicę zbawienia, connecting with Blessed Virgin Mary as an intercessor, łącząc się z błogosławioną dziewicą Maryją jako wstawienniczką, will never be disconnected ten with Jesus. Nigdy nie będzie odłączony od Jezusa. And there is an expression. I jest takie wyrażenie per Mariam ad Jezum. Per Mariam ad Jezum. As you connect with Jesus, with Mary, you will be connected with Jesus Christ. Kiedy łączysz się z Maryją, to będziesz połączony z Jezusem Chrystusem. And Jesus will connect you with heaven. A Jezus połączy cię z niebem. But now he's telling us, you are the salt of the earth. Ale teraz on nam mówi, że jesteśmy solą ziemi. This is not history. It is today. I to nie jest historia, tylko so to the Lord jest is teraz. Confirming that to you and Pan me. Potwierdza you to are the salt i mnie. Of the earth. Ty jesteś solą ziemi. Don't look for someone else to preserve the life in your family. Nie szukaj kogoś innego, kto będzie zachowywał życie w twojej rodzinie, czy życie w twojej szkole, the life in the place of work. Który będzie zachowywał życie w miejscu in twojej pracy. Every place. W każdym miejscu you must be a salt ty musisz być solą ziemi. Preserve life. Ty musisz First zachowywać all, życie. Your own life. Przede wszystkim zachowywać własne życie. That's why the Lord says, love me właśnie with your dlatego heart, Pan with mówi, your strength, kochaj mnie z całego serca, z całych sił, a bliźniego. And that's why the prayer is, make me transformed in such a way. I dlatego ta modlitwa jest taka, oh my God. Przemień mnie tak, żebym kochał Cię, o mój Boże. Interpersonal relationship with you, oh my God. Daj let mi... it go and illuminate all others around me, my neighbors. Daj mi takie doświadczenie Twojej obecności we mnie, tak głębokie, żeby zaczęło ono promieniować ze mnie i miało wpływ na moich bliźnich. So this is what we saw with this man when he came to Africa. I to właśnie zobaczyliśmy w tym człowieku, który przyjechał do Afryki. And this is what we saw, the impact that God made him make in the United States. I taki sam skutek odniosła jego wizyta w Stanach Zjednoczonych. In Havana. W Hawanie. And this is it's a movement. I jest to ruch. In the Catholic Church. W Kościele katolickim. It's a movement of the Holy Spirit. Jest to ruch Ducha Świętego. It's not small groups. To nie są małe grupy. It is the Holy Spirit. To Duch Święty. Moving like a river. Który porusza się jak rzeka. Throughout the whole world. Przez cały świat. As it happened during the time of Ezekiel. Tak jak się stało w czasach Ezechiela. The Holy Spirit is moving Duch through Święty all of us. Porusza się w nas, in us wszystkich. And around us. W nas i naokoło nas. To move us from the captivity, abyśmy wyszli slave of sin, z niewoli grzechu. From the captivity abyśmy of not wyszli wishing other people good. Z tej niewoli, w której nie życzymy innym ludziom dobrze. From the captivity of not loving one another. Z niewoli niekochania from się nawzajem. From the captivity of the culture of death. Niewoli kultury śmierci. Killing one another in gdzie one word zabijamy się nawzajem w taki czy inny sposób. And it's making
each and every one of us i każdy, an instrument każdy of peace, z nas ma love, być instrumentem joy, pokoju, miłości, radości, a new year, by przynieść nowy rok radości każdemu człowiekowi, którego napotykamy, by ludzie świętowali jubileusz. Chcę podziękować Bogu za każdego człowieka tu obecnego i za was, młodzi, ponieważ wasz czas przyszedł. And it's a challenge. Jest to wyzwanie. To give up something. Trzeba z czegoś zrezygnować. For someone more important. Dla kogoś, kto jest ważniejszy. I remember when I was a young boy. Pamiętam, kiedy byłem młodym chłopcem. We were 83 seminarians. Było nas 83 seminarzystów. And people left us. A ludzie, when they became teenagers. Kiedy staliśmy się nastolatkami, because I was in a preparatory seminary at an age of 10. Ja byłem już w seminarium przygotowawczym, kiedy miałem 10 lat. A primary school. To była szkoła podstawowa. And people started leaving us. People started leaving the seminary. Ludzie zaczęli opuszczać seminarium. I remember some women in my village telling me. Pamiętam, jak pewne kobiety z mojej wioski powiedziały mi: "You are a handsome young boy. Why are you killing your future?" Jesteś przystojnym młodym chłopcem. Dlaczego niszczysz własną przyszłość? And there was a preaching. I było takie głoszenie, which helped me when I was in senior two. Które pomogło mi pozostać tam, gdzie byłem, kiedy miałem 14 lat. Unless a grain of wheat dies, it cannot bear fruit. Jeśli ziarno nie obumrze, nie przyniesie owocu. So something in you must die. A więc coś w tobie musi umrzeć. Some sacrifice must be done. Musisz ponieść jakąś ofiarę. For you to bear fruit. Po to, żebyś przyniósł owoc. You must sacrifice something. Musisz maybe coś tobacco, poświęcić. Maybe the words you have może been using. Papierosy, a może słowa, których używałeś? Maybe sexual immorality. A może niemoralność seksualną? Maybe wine. A może wino? I tell you, at an age of 17, a white priest, a white father gave me some drambuie. Jak miałem 17 lat, to jeden ksiądz dał mi spróbować takiego dobrego likieru. When I became a priest, it was so hard to drop it. I jak byłem kapłanem, to trudno mi było z niego zrezygnować. And every time I go on the plane, i za każdym razem, kiedy leciałem samolotem, they pass it several times, oni przechodzili z tym likierem kilka razy. I look at it and I look at myself. A ja przyglądałem się temu alkoholowi i przyglądałem się sobie. I look at the responsibility I have. Ale wtedy przypominałem sobie o mojej odpowiedzialności. I had to stop alcohol. Musiałem przestać pić alkohol, so that I may take authority, abym mógł przejąć władzę to preach against alcohol in my nation. I głosić przeciwko alkoholowi w moim narodzie. It cost me a lot. To mnie dużo kosztowało. What are you going to surrender to the Lord? Co oddasz Panu? That you may continue to make an impact. Żebyś on the people mógł you have. Mieć wpływ na ludzi, którzy są wokół ciebie. We need to make a program with God. Musisz z Bogiem opracować program. Even coming to church every Sunday with your children, or you children coming to Sunday. Nawet every to, Sunday. Że przychodzisz, to też jest program, że przychodzisz do kościoła co niedzielę ze swoją rodziną. It's an impact on society. To ma wpływ na społeczeństwo. Even the little bread you, there is a young boy, he gave me one sweet to take to Uganda. Nawet to taki chłopczyk dał mi jednego cukierka, żebym go wziął do Ugandy. And the children are always asking me, "Where is that boy who sent us the sweet? We want to look at his photograph."
I zawiozłem tego jednego cukierka do Ugandy i moje dzieci mówią, pokaż nam jeszcze raz zdjęcie tego chłopca, który dał nam tego cukierka. And in turn the children sent a cassette where they have been dancing songs. I wdzięczni za tego cukierka moje dzieci posłały płytę, na której śpiewają piosenki i tańczą. And I gave it to that family. I dałem to tej rodzinie. And the child is always saying, I want to hear those children singing for Jesus. To dziecko, które dało cukierka, mówi teraz, ja chcę usłyszeć, jak te dzieci śpiewają dla Jezusa. I want to dance with them. Chcę z nimi tańczyć. We can do a lot of impact. Możemy mieć duży wpływ on one another. Na siebie nawzajem. And let love rule. I niech panuje miłość. Our Pope has got a privilege of preaching for a short time. Nasz papież ma taki przywilej, że głosi bardzo krótko. So when were thousands and thousands of people było who came nas tysiące ludzi, the Uganda martyrs, którzy przyszliśmy do sanktuarium ugandyjskich męczenników, kiedy papież przyjechał do Ugandy. When he finished the mass, kiedy papież zakończył mszę świętą, ludzie już nie hałasowali, już nie patrzyli na papieża. Papież odjechał, a ludzie pozostali na miejscu, oddając cześć Jezusowi Chrystusowi. Jego obecność pełna miłości połączyła nas to God, z Bogiem, który jest miłością and revealed in Jesus Christ. I która jest objawiona w Jezusie Chrystusie. The face of God who loves us. Oblicze Boga, który nas kocha. So that's what the Lord is asking you and me. O to właśnie Pan prosi Ciebie i mnie. Giving us that power. I daje nam tą moc. You are the salt of the earth. I mówi, Ty jesteś solą ziemi. Don't lose that taste. Nie trać tego smaku. And spread out to give that impact on others. I wszędzie, gdzie jesteś, miej wpływ na innych. May the Lord niech Pan give us that power da nam tą moc, to influence abyśmy all mieli wpływ by our lifestyle, na wszystkich innych poprzez nasz styl życia, a life filled with the Holy Spirit, poprzez życie napełnione Duchem the Świętym, Spirit of our Lord Jesus Christ, Duchem naszego Pana Jezusa so Chrystusa, that together, we tak go, abyśmy razem, gdziekolwiek pójdziemy, go, gdziekolwiek wy pójdziecie, you say, byście mówili, the Spirit of the Lord is upon me, Duch Pański spoczywa na mnie, to bring good news, żebym przyniósł dobrą nowinę do tego miejsca. One day the Lord gave me a wonderful experience. Pewnego dnia Pan dał mi piękne doświadczenie. And God, you need to take a journal and write down what the Lord speaks to you. I musicie mieć notatnik i spisywać to, co Bóg do was mówi. I was before the Blessed Sacrament. Ja byłem akurat przed Najświętszym Sakramentem. And the Lord seemed to speak to my heart. I wydawało się, że Pan mówi do mojego serca. To heal many people i mówi, from the sickness ja of uzdrowię cancer. Wiele osób z chorób raka. And he gave me only 12, a number of 12. I dał mi cyfrę 12. So I had gone to Rome. Ja byłem w Rzymie. And two people asked me if I would go with them to the lake, to the sea, to see how people behave during the summer at the sea. I dwie osoby zapytały mnie, czy pojadę z nimi nad morze, by zobaczyć, no, co się nad morzem robi. It was after mass. To było po mszy świętej. And they wanted me to put on show the way, you know, the way you go on the sea. No i wszyscy chcieli jechać nad morze. So I put on my shorts, więc ja ubrałem się shirt, w krótkie spodenki, w koszulkę. When I went to the sea, i już byłem, kiedy you byłem know, już... Find all kinds of people in their, almost in their Adam's suit. Kiedy już byłem nad morzem, to zobaczyłem tych wszystkich ludzi, którzy mieli no, prawie strój Adama. But the Lord directed me to the people you wanted me to go and help.
a Pan pokierował mnie wtedy do ludzi, którym miałem pomóc. They were singing a song about Jesus. Tam zobaczyłem ludzi, którzy śpiewają pieśń o Jezusie. I joined them and we praised the Lord. I dołączyłem do nich i razem wielbiliśmy Pana. Father, ojcze, padre. I powiedzieli: Pray for us, we have got cancer. Powiedzieli: Padre, pomódl się za nas, bo mamy raka. And there were two women. I były tam dwie kobiety. We prayed with them. Pomodliłem się z nimi and you could recognize that the power of the Lord was moving into them to i widziałem, że porusza się w nich moc Boża, która tego raka uzdrawia. And the Lord spoke to my heart. A Pan przemówił do mojego serca. Don't be afraid, tell them. Nie bój się, powiedz they are healed from cancer. Że są uzdrowione z raka. And by the way, I want to inform you. I nawiasem mówiąc, chcę was poinformować. Continues to bring that into my heart that he wants to free Pan cały czas many people mówi from mi the sickness tu, of cancer. Do serca tutaj, że Pan chce uzdrowić wiele osób z raka. So start claiming that healing a więc right now. Zacznijcie już uznawać to uzdrowienie już w and tej the people chwili. You are praying with and for, wy ludzie, którzy za, those who are far away. Ludzie, za których się też modlicie, których tutaj nie ma. And when the Lord says, I want to heal the sicknesses kiedy that have been called incurable. Pan mówi, kiedy chce, że kiedy chce uzdrawiać choroby, które orzeczono jako nieuleczalne. That means he's asking also all others to ask for this to happen to them. Wtedy, kiedy mówi, że wszystkie choroby chce uzdrawiać, to prosi jednocześnie, żebyś prosił, żebyś i ty był uzdrowiony z tej and choroby. When we finish the mass, a kiedy skończymy mszę świętą, don't disconnect yourself with what is going on. To nie odwracaj się od tego, co się teraz dzieje. And you come and say, Father, put your hands on me. Nie przychodź do mnie, nie mów, Ojcze, nałóż na mnie ręce. No, believe in what has proszę, been proszę announced Cię, you. Uwierz w to, co zostało Ci ogłoszone. And you say, I believe. I powiedz w sercu, wierzę. Let it happen to me. Niech mi się stanie. And in practice, I don't see it, but it has already happened. W praktyce jeszcze tego nie widzę, ale to się już stało. Faith is believing that wiara now to wiara polega na, to, na tym, what I have prayed for. Że dziękuję już teraz za to, o co się modliłem, well, chociaż jeszcze tego nie widzę. But I believe it has jeszcze happened. Tego nie widzę, ale wierzę, że to się dokonało. So we are here to confirm to you, a więc jestem tutaj, by wam potwierdzić, that's the gift that the Lord gives to us, że ten dar, który daje nam Pan, what you are praying for, że to, o co się modlisz, God has given it to you, Bóg ci to już dał. And you need to put hope. A ty tylko musisz nabrać nadziei i musisz nadać temu ciała. Musisz na to nałożyć swoją wiarę. A więc jeśli wierzysz w Boga, to również ufasz, że On dał ci to, czego pragniesz. So these women, they believed. A więc te kobiety uwierzyły. And later on they gave a testimony, they were checked, no cancer. I zaczęły składać świadectwo, a potem poszły do lekarza i po badaniach okazało się, że nie miały raka. Then I said, Lord, but you told me 12. Ale wtedy powiedziałem, Panie, ale Ty mi dałeś cyfrę 12. He kept me and I was flying to United States. No i potem poleciałem do Stanów Zjednoczonych. And there he gave me more. A w Stanach Zjednoczonych dał mi więcej osób uzdrowionych z raka. And I was returning to Uganda i wracałem do Ugandy with only 9 people i whom I knew were healed from cancer. Do tej pory, kiedy wróciłem, wiedziałem, że uzdrowione zostało 9 osób. And I began to doubt. I zacząłem mieć wątpliwości. If it is God and he has told me, jeśli to Bóg 12, mi powiedział 12, now I'm going back, it's only 9. A teraz wracam i było tylko 9. And the Lord was keeping me. A Pan mnie zachował. And I was going to another conference in another diocese in Uganda. I jechałem na kolejną konferencję w Ugandzie. I prayed and I forgot all about it. Modliłem się i o wszystkim zapomniałem. And I was going out of the church. A kiedy wychodziłem z kościoła, two young men,
dwóch młodych mężczyzn and one girl. I jedna dziewczyna we said, Father, can we see you? Powiedzieli, ojcze, czy możemy z tobą porozmawiać? I said, yes. Ja powiedziałem tak. We have cancer. Mamy raka. I didn't hesitate. No i w tym momencie się nie wahałem. Said, the Lord powiedziałem, told me Pan about you. Powiedział mi o was. You are among the 12 people jesteś that God wanted me to inform. W tej grupie 12 osób. You are healed. I chcę was poinformować, że jesteście uzdrowieni. Our God nasz Bóg is faithful. Jest wierny. And what he has told you today, to, co powiedział wam dzisiaj, take it in faith. Weź to z wiarą. You are the salt of the earth. Jesteś solą ziemi. You are going to preserve life. I ty zachowasz życie. You are going to bring a new taste of life to every person you meet. Życiu, nadasz nowy smak życiu każdej osoby, którą and the napotkasz. Lord knows how he's going to use you. A Pan wie, jak się tobą posłużyć. Remember, we are not social workers. Pamiętaj, nie jesteś pracownikiem społecznym. We are people who believe in Jesus Christ. Jesteś człowiekiem, który wierzy w Jezusa Chrystusa. To transform the whole world. Po to, by przemienić cały świat. With our whole being. I przemienić cały świat swoim to życiem. Bring in a whole healing, a healing of the mind, żeby of spirit nastąpiło and body. Całkowite uzdrowienie każdego człowieka, jego umysłu, jego ducha i jego ciała. A person who gives only food and does not believe in God will not make a very powerful impact on others. Człowiek, który tylko daje żywność, a nie wierzy w Boga, niewielki będzie miał wpływ na życie ludzkie. And one who gives an impact on the face and does not feed the body, you'll find the people are stealing. A z drugiej strony człowiek, który tylko zajmuje się duchem, a nie pomaga ludziom, nie daje im chleba, to za chwilę zobaczy, że ludzie kradną. And the one who gives food and does not mind about how to love other people, a człowiek, który daje żywność, ale nie okazuje miłości innym and ludziom, gives arms and gives all daje kind of im things, broni, różne inne rzeczy, psychological problems, i który, the one who does not restore society, człowiek, który nie odbudowuje społeczeństwa, child, children rating with the father and father rating with children, nie odbudowuje relacji w rodzinach. Your development kills the people. To twój rozwój, który nie prowadzi do odbudowy rodziny, tak naprawdę so, zabija ludzi. We are the salt of the earth. A więc jesteśmy solą ziemi. To heal the whole man. Żeby uzdrowić całego człowieka. Spirit. Ducha. Mind. Umysł. And body. I ciało. May God make this realized niech in this year Bóg of mercy. To uczyni w was w tym roku miłosierdzie. May he touch each and every one of us. Niech dotknie każdego z nas. And we know our calling on this earth. Byśmy znali, jakie jest nasze powołanie na tej ziemi. In the call to build a nation, że to mamy build the uczestniczyć world, w powołaniu budowania narodu, budowania świata, by God, który będzie napełniony przez Boga. And changing every person. I świata, w którym każdy człowiek będzie się przemieniał. Changing every structure in the government. Gdzie każda struktura w rządzie będzie się zmieniała. Into people who love one another. Na ludzi, governed by którzy God. Kochają się nawzajem i którzy changing są rządzeni przez Boga. In the world, hospitals, gdzie road każdy workers, urząd, drivers, każdy buses, departament, pilots, każdy zawód będzie przemieniony. Into instruments. Każdy człowiek w swoim zawodzie stanie się instrumentem miłości Bożej. Wszyscy jesteśmy powołani do budowania Królestwa Bożego. Każdy z nas na swój mały sposób. A razem jesteśmy budowani w ciało Chrystusa, lud Boży. A więc podnieśmy ręce. And you want to touch the person there. Dotknij osoby obok ciebie. On the shoulder. Dotknij w ramię. And the other hand remains up. A druga ręka jest w górze. And
Jesus is touching you. Jezus dotyka cię. And healing every part of your life from the very time you're in the mother's womb. Każdą cząstkę twojego życia od momentu, kiedy byłeś w łonie matki. Psychological difficulties. Uzdrawia wszystkie problemy psychologiczne. Spiritual problems. Problemy duchowe. Economic things. Problemy finansowe, choroby fizyczne. And you are there touching that person in the name of Jesus. A ty dotykasz tej osoby w imię Jezusa. And I'm going to sing this song. A ja zaśpiewam pieśń. As you continue also interceding. A wy będziecie teraz modlić się wstawienniczo. And aware that Jesus is touching your whole life. I bądźcie świadomi, że Jezus dotyka całego waszego życia. The fire that was called upon by Elijah. Który wezwał Eliasz. To remove ungodliness from the people. Ogień, który miał usunąć z ludu i z króla wszystko to, co nie jest od Boga. Niech ten ogień przepływa przez każdego z nas. Przez naszych rodziców, and our nations, przez nasze and our narody, rulers, naszych rządzących, our spiritual leaders, przez naszych przywódców duchowych i politycznych przywódców, and all the people in the world, i przez wszystkich ludzi na świecie, flow, niech ogień przepływa, flow, niech sól przepływa. Brother Jesus, bracie Jezu, you have touched me. Dotknąłeś mnie. Touched me. Touched me all my life. Dotknąłeś całego mojego życia. Brother Jesus, bracie Jezu. You have touched me. Dotknąłeś touched mnie. Touched me all my life. Całego mojego życia. Brother Jesus. Bracie Jezu. You have loved me. Kochałeś mnie. Loved me. Kochałeś loved me all my life. Całe moje życie. Brother Jesus. Bracie Jezu. You have loved me. Ukochałeś mnie. Loved me all my life. Ukochałeś mnie całe życie. Brother Jesus. Bracie Jezu. You have forgiven me. Przebaczyłeś forgiven mi. Forgiven me. Forgiven me all my life. Całe moje życie. Brother Jesus. Bracie Jezu. You have forgiven me. Przebaczyłeś forgiven me all my life. Przebaczyłeś mi całe Brother moje Jesus. Życie. Bracie you have protected Jezu. Me. Chroniłeś protected mnie. Me. Protected me all my life. Przez całe życie. Brother Jesus. Bracie you Jezu. Have protected me. Chroniłeś protected mnie. Me all my life. Przez całe życie. Brother Jesus. Bracie you Jezu. Have healed me. Uzdrawiałeś mnie. Healed me all my life. Przez całe życie. Brother Jesus. Bracie you Jezu. Have healed me. Uzdrawiałeś healed mnie. Me all my life. Całe życie. Brother Jesus. Bracie Jezu. You have healed me. Uzdrawiałeś healed me. Mnie. Healed me all my life. Brother Jesus, you have healed me. Uzdrawiałeś healed me. Mnie. All my life. Całe życie. So have that sense as the person is touching you. I teraz, kiedy druga osoba in cię the dotyka name of Jesus, w imię Jezusa, let that touch the foundation of your life. Ten dotyk dotknie podstaw twojego życia. From the very time your father befriended your mother, from the time they were fiancés, kiedy byli twoi rodzice narzeczonymi, to hear anything that did not ustrów go wszystko, well. Co było nie tak. To heal any sickness they had. Ustrów wszelkie choroby, które oni mieli. To heal all the quarrels they had. Ustrów wszystkie kłótnie, które były między all nimi. The doubts they had. Wszystkie wątpliwości, które mieli. To heal you when you are in the mother's womb. Byś ty został uzdrowiony w łonie matki. Ustrów ich miłość, jeśli się nie wounds, kochali. The wounds ustrów may not influence rany. You. Żeby te rany nie miały wpływu na ciebie. Ustrów ich choroby. The they took, i te lekarstwa, not Panie, your life and żeby, bring żebyś problems. Skutków zażywania tych lekarstw nie odczuwał. So we make that silence that the Lord hears your whole life until now. I Pan przechodzi przez całe twoje życie aż do dnia dzisiejszego.
Jesus, we thank you. Jezu, dziękujemy ci. For being in me, for being in us. Za to, że jesteś we mnie, że jesteś w nas. Father God, I want to thank Boże you in Ojcze, the name of Jesus. Chcę ci podziękować w imię Jezusa. For transforming my life. Za to, że przemieniłeś moje for życie. For loving me all the że days. Że mnie kochasz przez wszystkie dni. You have preserved my life. Że zachowałeś moje życie. Through many people. Przez tak wielu ludzi. Thank you for loving me. Dziękuję, że mnie kochasz. And thank you for all the people I've met in my life. Dziękuję za wszystkich ludzi, których spotkałem w swoich życiu, bo się nimi posłużyłeś. A niektórzy z nich byli słabi. A ty i tak się nimi posługiwałeś, żeby doprowadzić mnie do tego miejsca, do tego czasu. And I ask you, Lord, i proszę cię, Panie, to fill me with your spirit, byś napełnił mnie swoim that I may duchem, make a difference. Abym potrafił zrozumieć, in my daily activities, żebym potrafił rozróżniać w codziennym I may always życiu remain a spirit-filled person, i bym zawsze pozostał człowiekiem napełnionym Duchem Świętym of changing i Twoim every place narzędziem, where I am. Narzędziem przemiany not każdego glory, miejsca, w którym jestem, for your glory. Nie dla własnej chwały, in dla name, Twojej Lord chwały. Jesus, I prayed. W Twoje imię, Panie Jezu, modliłem się z dziękczynieniem. In the name of Jesus, Father, w Twoje imię, Jezu, modliłem się i wierzę, that you release your power, że uwolnisz swoją moc, you release your you release your love, uwolnisz swoją miłość upon me now, na mnie teraz, to become an instrument, abym stał się narzędziem Twojej miłości, wherever you go. Gdziekolwiek and pójdę, Jesus, i Panie Jezu, I receive your precious blood, przyjmuję Twoją drogocenną krew. Ona niech zachowa całe moje życie i narody, ten naród, którym się urodziłem, bym był instrumentem. In your healing power, i wierzę w moc Twojego uzdrowienia, right now, że ono nastąpi teraz. In Jesus name, w imię Jezusa I have prayed. Modliłem się. Amen.